Cześć moi kochani, zapraszam was dziś na ulubieńców miesiąca. Mam tutaj sporo rzeczy kosmetycznych i niekosmetycznych, bo nie będę wam dzisiaj tylko kosmetyków pokazywać. Zaczniemy od niekosmetyków, trochę takich inspiracji, wiecie, jesiennych. Może coś wam tu wpadnie w oko. Rzeczy, w których absolutnie się zakochałam i moim zdaniem będą fajnymi też pomysłami na prezent w razie czego. Pierwsza rzecz, o której chciałabym wam powiedzieć, to lustro, które stoi tutaj za mną z tyłu. Nie widzicie go teraz, ale wrzucę wam przebitki. I lustro zamówiłam sobie z internetu i wrzucałam gdzieś we vlogu, czy może na Insta Snapie właśnie na temat tego lustra. Szukam takiego lustra, ponieważ w IKEA niestety te fajne lustra niestety się już pokończyły, jeżeli chodzi o serię. I zostały tylko takie ala szpitalne, które mi się zupełnie nie podobają. No i stwierdziłam właśnie, że poszukam i słuchajcie, wrzuciłam do was pytanie i wiele osób mi powiedziało, że takie lustra są dostępne nie tylko na Allegro, ale też można je znaleźć w sieci. I to jest lustro, ja szukałam pod hasłem lustro toaletka i rzeczywiście ma taką funkcję dwa w jednym. Troszeczkę chciałabym, żeby było wyższe, żeby mogła cała się w tym nagrywać, ale już na Instasnapie wam pokazywałam właśnie zdjęcia, czasami tam outfity wam pokazuję w całości. Także mogło być odrobinę wyższe, ale to tylko takie moje widzimisię. Są różne rozmiary, lustra przychodzą z Niemiec i ja zamawiałam, już nie pamiętam na której stronie, naprawdę nie pamiętam jaki sklep, ale jest ich pełno. Jak piszecie sobie w Google właśnie lustro toaletka, to na pewno znajdziecie i polega to na tym, że macie taką otwieraną na kluczyk właśnie wbudowaną toaletkę, gdzie możecie zawiesić naprawdę, naprawdę dużo biżuterii. Możecie tam zmieścić i swoje pierścionki, i swoje kolczyki, tak naprawdę co tylko chcecie. Także moim zdaniem świetna rzecz na prezent dla każdej kobiety. Za moje lustro zapłaciłam około 500 zł, więc nie było tanie. Chyba już z przesyłką z tego co pamiętam. Ale można już od 300 w górę znaleźć takie lustro i uważam, że to będzie świetny pomysł na prezent dla każdej dziewczyny, dla każdej nastolatki oraz dla każdej na przykład mamy, żeby schowała wszystkie swoje skarby. Darek mi jeszcze tam, słuchajcie, dokręcił dodatkowe haczyki, żeby mogła sobie więcej naszyjników zawieść. No i oczywiście wyszło na to, że najwięcej mam biżuterii z jelly, ale to można łatwo się domyślić. Kochani, kolejna rzecz to René, ale nie chodzi mi o konkretne buty, chociaż buty wam zaraz pokażę, które sobie zamówiłam ostatnio, ale chodzi mi o sposób pakowania. Oczywiście ja go nie odtworzę, bo ja już otworzyłam, nosiłam buty, ściągnęłam oczywiście tą kokardę, ale nowe zimowe opakowania, te takie świąteczne René wyglądają tak. Chciałam wam pokazać, że to będzie świetny pomysł na prezent, więc pudełka są takie bardziej beżowe. Tutaj mają na dole choineczki i przychodzą do nas przywiązane taką kokardą, już bardziej właśnie świąteczną. Mówię wam, ja nie umiem tego tak ładnie otworzyć. Próbowałam to zrobić tak samo, ale mi nie wyszło. Ale mniej więcej tak wygląda prezent buty, które zamawiamy, więc wszystkie przychodzą w takich ładnych opakowaniach. I w każdym opakowaniu przychodzi też taka karteczka i jest napisane, kto nam pakował. U mnie akurat pakował Wojtek i mamy specjalny rabat na wszystkie buty na kolejne zakupy. Do każdego zamówienia przychodzą, ja zamówiłam specjalnie po prostu dwie pary butów, przychodzą naklejki. Stwierdziłam, że wam to pokażę, bo to jest bardzo ciekawy właśnie pomysł na prezent. I to są naklejki zimowe, nowe naklejki, których wcześniej nie było. Już wam robię zbliżenie i pomyślałam, że będzie fajny sposób, żeby ozdobić sobie takie pudełko, żeby poobkleić różnymi takimi naklejkami. Zobaczcie, takie świetne naklejki zimowe. Tutaj mamy na przykład prezent i tutaj sobie po prostu wypełniamy dla kogo, od kogo jest prezent, to możecie napisać czy długopisem, czy markerem. Widzicie, wszystkie są w kolorystyce takiej bardziej zimowej. Super są te napisy. Tak mi się podoba, to jest w ogóle ekstra. Food or shoes. No właśnie, wesołych świąt. O, sassy queen. O, peace, love, shopping. Fajne, naprawdę. I pomyślałam sobie, tutaj mamy też inne kolory tych tagów prezentowych. Albo tutaj, baby, it's cold outside. Zobaczcie, jakie świetne. Fajnie to wygląda i pomyślałam, że będzie super pomysł, żeby wziąć sobie takie pudełeczko i po prostu obkleić je naszymi naklejkami. I zobaczcie, o to mi mniej więcej chodziło. Obkleiłam jedno pudełko, żebyście zobaczyli na próbę, jak to wygląda. Takie bardzo pinterestowe, instagramowe, piękne, piękny prezent. Także jak wam przyjdzie, to musicie delikatnie rozpakować i później uda wam się na pewno, tak jak mi, tą kokardę z powrotem zawiązać i przykleić tutaj naklejki, napisać od kogo, dla kogo i macie gotowy prezent pod choinkę. Ślicznie to wygląda. I ja wam przy okazji pokażę, jakie buty zamówiłam. Pierwsze to są takie botki. Stwierdziłam, że chcę mieć też na niższym słupku, żeby prowadzić auto. Co roku sobie takie buty zamawiam. To są takie, wiecie, buty idealne na sezon. Także to są pierwsze buty. Mam 41 i jest standardowa, dobra rozmiarówka. A drugie buty, jakie sobie zamówiłam, to takie kozaki wysokie z taką ala skarpetą. I to jest fajne, że ona jest w środku z takiego flauszu jakby. I dzięki temu nie zsuwa się z rejestopy, więc ten
Ten but się naprawdę trzyma na górze, to jest delikatnie elastyczne. Nie są ocieplane, ale są właśnie fajne na tę porę taką przejściową. Także zamówiłam sobie takie dwie pary. O, tu mam jeszcze jedną naklejkę. Keep calm and buy new shoes. Dobra, kochani, teraz do kosmetyków. Moje po prostu odkrycie kosmetyczne tego miesiąca. To jest serum z marki Mincer Pharma. Nazywa się Vita C Infusion i jest to olejkowe serum do każdej cery, do obu płci, może być stosowane przez mężczyzn, przez kobiety, nie ma to znaczenia. Jest to bardzo wysokie stężenie witaminy C. Mamy tutaj witamin C tetra, olej z rokitnika i mamy jeszcze omega plus. Słuchajcie, to serum jest tak genialne, w ciemnym opakowaniu mnie to zawsze przyciąga, bo to jest takie, wiecie, bardziej dla mnie apteczne. To już nie jest jakiś tam kolorowy kosmetyk, tylko mający działać faktycznie, tak jak obiecuje producent. Pipetka, zawsze mi się myli z pipetka, pipetka. I serum, właśnie olejkowe, a wiecie, że olejkowe sera są teraz bardzo modne. Ja bardzo lubię taki sposób aplikacji. Bardzo dobrze się wchłania, po prostu ma tak super wchłanialność. Pachnie bardzo delikatnie cytrusami. Jest świetne nawet pod makijaż, może być stosowane na noc, na dzień. I właśnie teraz jest idealna pora roku, żeby stosować serum z witaminą C. To serum chroni przed promieniami UVA, UVB, działa na niedoskonałości, działa na plamy, działa na zmarszczki, także jest przeciwzmarszczkowe, przeciw takie też trądzikowe. Rozjaśnia, napina skórę, skóra staje się taka... Można by to powiedzieć, jak się budzicie rano, macie mega nawilżoną skórę i taka jest wypchnięta od środka. Wzmacnia Wam działanie Waszego kremu. Jeżeli będziecie chciały używać tego kosmetyku wiosną czy latem, to pamiętajcie o tym, żeby nałożyć później filtr przeciwsłoneczny, krem z filtrem, ponieważ nie można wychodzić oczywiście po używaniu takiego z dużym stężeniem witaminy C na słońce. Czytałam o tym kosmetyku, że jest to pierwszy preparat, który ma tak duże stężenie stabilnej witaminy C w ogóle na naszym rynku, także jest porównywalne nawet do zabiegów takich, wiecie, w gabinetach z użyciem witaminy C. Moim zdaniem genialny, firma polska, producent polski, cena jest niewysoka, no jest bardzo wydajna, ponieważ stosujemy tylko kilka kropelek na dzień czy na noc, to praktycznie zużycia nie widać, no i właśnie w ciemnej buteleczce. Moim zdaniem jest to po prostu cudo. Spróbujcie sobie, słuchajcie, niezależnie od wieku, niezależnie od tego, jaką macie cerę, spróbujcie, zobaczycie, że cera będzie zupełnie inna, będzie nawilżona i rzeczywiście Wasze problemy będą zniwelowane. Obudzicie się rano i będziecie miały zregenerowaną, wypoczętą, napiętą, pełną taką energii skórę, no zobaczycie różnicę, także naprawdę polecam ten kosmetyk, moim zdaniem jest świetny. Następny kosmetyk, również polski, polska marka Evre, na pewno dobrze znacie. Jest to tonik, który tak naprawdę ominęłam, bo kiedyś go dostałam w paczce i jakoś tak go nie używałam i w końcu, wiecie, ja tak mam kosmetyki, które czekają na swoją kolejkę i w końcu go wyciągnęłam. Zaraz Wam powiem, dlaczego w ogóle tonik, a nie płyn micelarny. Jest to tonik zmniejszający widoczność porów, redukujący niedoskonałości, przywracający równowagę do skóry z niedoskonałościami. I tonik ma genialny sposób aplikacji, ponieważ jest w sprayu i rozpyla się taką delikatną mgiełką i przez to, że mamy taki, a nie inny, ale świeżutki, taki, a nie inny sposób aplikacji, nie aplikujemy go za dużo na twarz, nie aplikujemy go za dużo na wacik. Ja robię to w taki sposób, że zamykam oczy, psikam kilka razy całą buzię, przemywam wacikami i z głowy. A dlaczego w ogóle zainteresowałam się z powrotem tonikami? Ponieważ wiecie, jak ja poszłam do szkoły, do podstawówki, później do liceum, to właśnie w tamtych czasach weszło mleczko, wszedł tonik i mama mi kupiła taki zestaw, już nie pamiętam z jakiej marki, do dbania i pamiętam, najpierw się zmywało twarz mleczkiem, później przemywało tonikiem, nie istniały wtedy płyny micelarne, wody micelarne i tonik miał, zawsze było napisane na toniku, że on przywraca naturalne pH skóry. No ja wtedy nie wiedziałam, o co w tym chodzi, ale już teraz się dowiedziałam i od kilku osób ostatnio słyszałam i też oglądałam filmy na YouTubie o tym, że przy skórze z rozszerzonymi porami, przy skórze trądzikowej bardzo ważne jest właśnie to zachowanie równowagi skóry, że nie tylko zmywanie płynem micelarnym. Płyn micelarny jest dobry, ponieważ ma micele, które świetnie pozbywają się makijażu, sebum, zmywają nam to, co mamy na twarzy, cały makijaż, brud i tak dalej. Natomiast tonik ma tonizować po całym tym demakijażu, po płynie po wodzie micelarnej, po mleczku ewentualnie, po jakichś olejkach, po żelu do myciu twarzy, tonik ma przywracać nam równowagę skóry i kiedy tego nie zrobimy, kiedy nie zakończymy tego procesu, nie stonizujemy tej skóry po oczyszczaniu, czy to rano, czy wieczorem, to skóra może być podrażniona po prostu i pory mogą być niedomknięte, nieściągnięte, pH skóry po prostu jest już
nie na tym poziomie, co powinno być. No i właśnie o to chodzi. Dowiedziałam się, że tonik jest bardzo, bardzo ważny w pielęgnacji i rzeczywiście wróciłam do toniku. Tonik ma bardzo, bardzo dobry skład, krótki skład, nawilża, przywraca komfort, łagodzi, przywraca gładkość i aksamitność i z tym wszystkim się zgadzam. Genialny sposób aplikacji, bardzo dobry produkt, polecam Wam serdecznie. Pamiętajcie, co powiedziałam właśnie o toniku. Ja odkryłam, że to rzeczywiście pomaga uspokoić skórę i jeżeli macie bardzo widoczne pory, to spróbujcie. I pamiętajcie o tym, żeby zawsze stonizować skórę po oczyszczaniu. Także taka moja krótka rada. Dalej, jeżeli chodzi o rzeczy do włosów. Dostałam jakiś czas temu taką przesyłkę od L'Oreal i to jest ta seria profesjonalna, L'Oreal Professional. I wrzucałam Wam na Instagrama. I dostałam taką serię z olejem kokosowym, z glicerolem i olejem kokosowym. I tutaj mam szampon, odżywkę. Tu jest szampon, jak widzicie. Tu jest odżywka i tu jest maska. I dlaczego Wam pokazuję tę serię? Ponieważ właśnie jej teraz używam i jestem w niej zakochana. Mamy ją pod prysznicą od jakichś 2 tygodni. I powiem Wam, że jest to świetny zestaw. Każdy z tych kosmetyków jest świetny. To są chyba pierwsze produkty bez silikonu, bo właśnie ta seria nie ma silikonów, które nie sprawiają, że moje włosy są przesuszone, że moje włosy są niedomyte, że je ciężko rozczesać, bo kiedy właśnie jest silikon w kosmetykach, to łatwiej nam rozczesać włosy. I tutaj to jest pierwsza seria, którą muszę bardzo pochwalić, właśnie po której włosy wyglądają ładnie, nawet mnie ostatnio pytacie, dlaczego, po czym mam takie ładne włosy, tak. I właśnie to jest ta moja nowa seria i bardzo ją polecam. Widziałam, że jest dostępna w różnych drogeriach. Nawet nie, ceny nie są jakieś bardzo wysokie. No i tutaj mamy ten glicerol i olej kokosowy. Spodziewałam się kokosowego zapachu, niestety nie jest kokosowy. Ja bym tutaj chciała, żeby ten zapach był bardziej kokosowy, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to też jest kwestia składu. Także szampon. Odżywka jest fajna, bo nie jest bardzo duża. Ja nienawidzę dużych odżywek, bo ich nigdy nie zużywam. Ta jest odpowiednia, bo jest mniejsza nawet niż szampon, co mi się bardzo podoba, bo rzadko to się zdarza. Szampon 250, odżywka 150 ml i do tego mamy maskę. I ta maska jest zupełnie, zupełnie inna niż te maski, które miałam do tej pory. Jest mała w ogóle. Wiecie, ja zawsze mam te wielkie maski. Tu mam tylko 200 ml, a ta maska najładniej w ogóle pachnie ze wszystkiego. Pachnie tak trochę nawet, nie wiem, nawet owocowo. Ja bym spodziewała się jednak tutaj tego kokosu przez to, że to jest seria kokosowa, ale nie ma niestety. Natomiast maska ma bardzo fajną konsystencję i wystarczy jej odrobina. Ja mam bardzo małe zużycie tej maski, ponieważ używam naprawdę odrobinkę. Tak jakbym, nie wiem, brała sobie taką podwójną porcję kremu do twarzy, coś takiego. Naprawdę niedużo, także chciałabym pochwalić tę serię, bo jest naprawdę dobra. Dajcie mi znać, czy stosowałyście. Jestem z niej bardzo zadowolona. Dalej już może teraz kosmetyki do makijażu. A nie, jeszcze mam coś, co chciałabym Wam polecić do rąk. Już prawie zużyłam z Holika krem do rąk, taki mały, o zapachu jasmin bouquet. Jest to perfumowany krem do rąk suchych, wymagających nawilżenia. Nie jest to mocno nawilżający krem, jest to delikatnie nawilżający krem. Co ja lubię, ponieważ kiedy prowadzę auto, czy tam trzymam jakieś klucze, czy torbę i tak dalej, nie chcę mieć obtłuszczonych tych rąk. Oczywiście jak się kładę wieczorem do łóżka, to mogę mieć jakiś bardziej bogaty krem. Natomiast tak normalnie chciałabym, żeby to był taki bardziej balsam. I to jest takie coś idealnego. I też ma idealny rozmiar, ponieważ nie jest za duże. Ten krem mam chyba z My Asia. Tak mi się wydaje. Bardzo przyzwoity krem i bardzo ładnie pachnie taką herbatą jaśminową, co ja bardzo lubię. Teraz przechodzimy do konturowania. Mój ulubiony zestaw do konturowania, który z powrotem odkopałam i już dawno go nie używałam, to jest Coco Contours Too Faced. Słuchajcie, uwielbiam ten kosmetyk. Jedyne, co bym zmieniła w tym zestawie, tak jak Wam kiedyś już mówiłam, to jest to, co prawie jest niezużyte, czyli taki rozświetlacz z drobinkami, który normalnie sypie się jak brokat. Nie podoba mi się, ale te 3 kosmetyki, wiem, że można je kupić też oddzielnie, więc szczególnie 2. Light Coco i Medium Coco. I Light Coco nakładam sobie zawsze tu i to nie jest taki mocny rozświetlacz, to jest po prostu puder rozjaśniający. I Medium Coco tutaj, ewentualnie troszeczkę poprawiam tym Dark Coco, żeby to jeszcze bardziej podkreślić policzki. Ale te 2 kosmetyki zużyte najbardziej. Wróciłam do tego zestawu, pachnie czekoladą. Najlepszy zestaw do konturowania na świecie, nie miałam nigdy lepszego, także polecam serdecznie. Warto wydać na niego kasę. Dalej z takich kosmetyków do makijażu. Robiłam Wam test tych pomadek i nie był sponsorowany, chociaż mieliście jakieś wątpliwości, nie. Marka Provoke to jest coś innego niż marka Liren, z którą współpracuję, mimo że to jest pod jednym szyldem, to jednak współpracuję z marką Liren, a nie z marką Provoke. Tak gwoli wyjaśnienia, to tak jak na przykład pod L'Orealem macie marki Maybelline, L'Oreal, albo pod Estée Lauder macie też Clinique, także mimo, że to są niby te same marki, to są jednak oddzielnie.
Mam pomadkę, którą bardzo często używałam i podobała Wam się też w teście. Taka, naprawdę taki nudziak na dzień. To jest Real Matte Lipstick w kolorze 605 Madame Beige. Przepiękny kolor, przepiękny, elegancki, dzienny kolor. Nic takiego szczególnego, a jednak bardzo lubię ten kolor, bardzo lubię tę pomadkę. Robiłam Wam test na żywo, podlinkuję też na dole. Fajne to opakowanie, takie luksusowe. Ale jednak poczekałabym na przeceny w Rossmanie, ponieważ jest dosyć droga. Także ja uważam, że może polujcie na to, jak będą znowu przeceny. Dalej, mój hit, po prostu hit z Belle, wosk do brwi w kredce, już Wam o tym mówiłam w tym filmie. To jest genialna kredka do brwi, słuchajcie, jestem po prostu zauroczona. Numer jeden, piękny kolor. Część z Was pisało, że szybko się kończy, ale mi to nie przeszkadza, bo on jest tani. Kosztuje chyba 6 czy 7 zł. Zobaczcie, i piękny, delikatny taki blond brązik, akurat ja mam jedynkę, taka bardzo woskowa kredka, nie jest twarda, nie kuje w te brwi, nie kuje w skórę. Świetna, możecie dostać w różnych takich supermarketach, na stoiskach Belle. Polecam Wam serdecznie. Kolejny fajny kosmetyk, który chcę Wam polecić, to kredka Glide On z Urban Decay w kolorze Junkie. I to jest taki piękny, zielony, taki szafirowy kolor. Z daleka się może wydawać nawet niebieski, ale jest to taka metaliczna zieleń. Ma małe drobinki, takie drobinki są takie złotawe. Pięknie wygląda tutaj na dolnej powiece. Nie wiem, czy już Wam rzucałam ten makijaż, ale będzie taki makijaż właśnie. Takie ciemniejsze, burgundowe oczko i do tego ta kredka. Wygląda to przepięknie. Zwróćcie uwagę na ten kolor. Przepięknie pasuje chyba do każdego koloru oczu. I będzie do ciemnych oczu pasowało i do jasnych. Śliczny kolor, jestem w nim zakochana. Uważam, że taki bardzo nietypowy kolor. Nie znalazłam takiego podobnego niestety z jakiejś tańszej marki, ponieważ ten ma naprawdę ładne drobinki. Jak znajdę, to Wam dam znać. I dalej mam dwa pędzle od Maxineczki, czyli Embrush. Tak? Nazywa się chyba Embrush. I nie bez powodu ten pędzel do blendowania, który uwielbiam, jest różowy. Tego pędzla używałam i pytaliście się o to. Używałam go, słuchajcie, to jest 05 czy O5? O5. Albo 05, nie wiem. Używałam go, słuchajcie, w tutorialu Harley Quinn na Halloween. I niestety przy użyciu cieni Jeffree Star, które są bardzo intensywne, i Duraline z Inglota, zabarwił się na stałe. Próbowałam to zmyć, słuchajcie, i olejem, i różnymi mydłami, i preparatami do zmywania, i z alkoholem, i tak dalej. Pędzel się doczyścił, jest czyściutki, nie zostawia śladów, natomiast włosie mi się zabarwiło. Co mi nie przeszkadza, bo wygląda fajnie, ale jest to naprawdę świetny pędzel do blendowania. Bardzo Wam go serdecznie polecam. Nie odkształca się po myciu, mimo że już go używam długo. Już kilka miesięcy mam dobrych ten pędzel i chciałam Wam pokazać. Ma bardzo elegancką rączkę, bardzo dobrze się trzyma. No nie mam zarzutu do tego pędzla. I drugi pędzel, który Wam polecam, to jest pędzel do różu. Nazwa, numer to jest O4, czy tam 04. Też to samo, mięciutkie włosie, bardzo delikatny, fajnie się nakłada nim róż. Właśnie szczególnie róż. Z ulubieńców chciałabym Wam jeszcze tutaj wymienić cień od Kylie. I często go ostatnio nosiłam i wypytali się, co masz za złoto na oczach, to właśnie było to. Łączyłam sobie to z innymi cieniami. Jest to cień w kremie, w kolorze Copper. I to jest z tej edycji urodzinowej Kylie. I oprócz pomadek oczywiście zamówiłam sobie właśnie to. Tutaj macie ten cień, pięknie połyskuje, trzyma się na powiece naprawdę cały dzień. Stanowi świetną bazę pod makijaże, takie złotawe, właśnie miedziane. Bardzo fajny kosmetyk. Jak będziecie coś zamawiać ze strony Kylie, zwróćcie na to uwagę, szczególnie właśnie jak lubicie takie miedziane makijaże. Jeżeli lubicie cienie w kremie, to będziecie naprawdę zadowolone. I jeszcze jeden kosmetyk, który chciałabym Wam polecić, to jest też cień z Inglota tym razem, numer 85, taki pigment, i widzicie tutaj, jak on pięknie połyskuje tak między zielonym a fioletem. Uwielbiam to połączenie kolorystyczne i czasem używam sobie po prostu bazy na przykład z MAC-a i na to nakładam ten cień. On jest przepiękny, przepiękny. Często go ostatnio nosiłam i to się nigdy nie zużywa, słuchajcie. Kiedyś miałam te cienie i później się ich, chyba je wyrzuciłam po paru latach, bo miałam je bardzo długo. I cień, pigment uwalnia się pod naciskiem, kiedy blendujecie. Tu wygląda jak fiolet, ale on się mieni na zielono. Jest to taki typowy właśnie chromowy. To jest chyba duochrom, tak się nazywa, taki cień. Tutaj w ogóle tak wygląda, jak nałożycie na ciemniejszą bazę, to robi się taki ciemny, burgundowy, no coś pięknego naprawdę. Jak połączycie z Duraline, to już w ogóle jest cudo. No pięknie połyskuje. Zwróćcie uwagę na 85, myślę, że na ten sezon taki świąteczno-sylwestrowo-studniówkowy może się przydać. Tylko bardzo się sypie, więc uważajcie przy aplikacji. Okej, co ja Wam tu jeszcze chciałam pokazać? Tu mamy cienie, tu mamy to, to wszystko pokazałam. Aha, jeszcze nie pokazałam Wam z rzeczy takich do domu. Chciałam Wam polecić bardzo serdecznie wieńce z Felt Label. Martyna robi takie piękne wieńce. Można je wieszać i w pokoju, i na drzwiach, i w oknie. Wszystko jest zrobione z filcu, jest to wycinane laserowo.
i tutaj przyklejane ze sobą do takiej obręczy w różnych kolorach filcu i mamy, zobaczcie jak pięknie wygląda biały z szarym, mamy i czerwone i szare i dostała od niej właśnie ta popaczka, ale o tym będzie osobny film, zrobię wam taki jakby unboxing z Darkiem, pokażemy wam co dostaliśmy, bo dostaliśmy kilka naprawdę pięknych rzeczy z Suffet Label, piękny na ten okres właśnie świąteczny. Nie każdy lubi jakieś tam bardzo bogate ozdoby, to jest taki bardziej minimal. Nie każdy też lubi filc, ale to jest filc w innym wydaniu, to jest właśnie bardziej nowoczesny filc, bo filc się czasem źle kojarzy, że to jest takie filcowe kulki, mi się kojarzą przynajmniej, a tutaj jest wszystko pięknie wycinane i to się nie strzępi, bo ja już mam kilka rzeczy, mam podstawki od Martyny i naprawdę wszystko się dobrze trzyma. Na stronie znajdziecie też takie gwiazdki do powieszenia na choinkę, także też wam zostawiam link na dole. Dobra kochani, to chyba wszyscy moi ulubieńcy i inspiracje, te włosy mnie dziś doprowadzą do szału, zobaczcie. Nie, jednak muszę wiedzieć co tutaj upiąć i dopiero stąd zaplatać. Tak zrobię na następny raz. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Tak trochę inaczej nagrałam tych ulubieńców. Dajcie znać, co wam się najbardziej spodobało w moim filmie, no i zostawiam wam linki na dole. To wszystko, do zobaczenia. Pa, pa.